Pożartowaliśmy z okazji Prymap Lisu, a teraz pora wrócić do rzeczywistości. Mural przedstawiający John'ego Radyjko, o którym pisaliśmy wczoraj, nie istnieje. Nie ma też planów, by powstał pomnik na jego cześć. Ale plany może powstaną. Legendarna postać, rozbawiająca przez całe lata Wałbrzyszan, póki co nie doczekała się miejsca, które by ją upamiętniło. Nie jest wykluczone jednak, że w przyszłości tak się stanie. Wszystko zależy od mieszkańców i tego, czy będą chcieli, by Johnny Radyjko powrócił na ulicę miasta. Nasz wirtualny mural cieszył się sporym zainteresowaniem i zapewne nawet sam Johnny, czyli pan Bogdan, uśmiechnąłby się na jego widok, a może i nawet dorzuciłby komentarz w swoim stylu. Pan United States America, kolorowe jarmarki, zielone piesarki, chałupy, welcome to, wypiję na panie sobie tu. Olka, wolka, fibinka, rudy, karinka, do widzenia pani. Co pani mnie nagrywa? Dobra, wypiję na panie sobie, do widzenia. Żarty na Prima Pili są wtedy dobre, gdy wszyscy w nie uwierzą. Natomiast Johnny Radyjko, czy będzie miał pomnik, czy nie, to zobaczymy. Natomiast w sercach Wałbrzyszan na pewno pozostanie na zawsze.